Ja bardzo się broniłam, żeby przed tym konkursem i żeby wystartować w tym konkursie, bo ja bardzo długo już, zanim wystartowałam w tym konkursie, pracowałam jako modelka i twierdziłam, że ten tytuł nie jest mi absolutnie do niczego potrzebny i cały czas gdzieś byłam aktywna bardzo zawodowo i robiłam dużo pokazów, kampanii, dużo wyjazdów zagranicznych, pracowałam dla różnych marek w Paryżu i twierdziłam, że ten konkurs nie jest mi do niczego potrzebny i że on mnie właśnie wrzuci w ten schemat takiej miski, nie dość, że wcześniej modelka, to jeszcze teraz miska, ale ten konkurs na pewno otworzył drzwi i dał mi wiele możliwości. Stałam się jednego dnia osobą publiczną, zaczęto mnie pytać o zdanie i tak dostałam pracę w telewizji. Obejrzała to najpierw wydawczyni Pytania na śniadanie, gdzieś mój wywiad, zaprosiła mnie do współpracy. Potem z Pytania na śniadanie, gdzie miałam tam swój cykl, przeszłam do TVN-u, bo tam z kolei mnie zobaczyła inna szefowa kanałów tematycznych, Małgosia Łupina. I tak gdzieś sobie funkcjonuje, a potem jak już zostałam mamą, to wszystko inne poszło w odstawkę i teraz chyba ta rola mi najbardziej odpowiada.